Usiadłam pomiędzy Krisem i Jorim i rozmyślałam, jak mój syn, który był tak małomówny w domu, tak ponury i niechętny do rozmów, mógł zostać prymusem wśród studentów swojego rocznika i w nagrodę miał wystąpić z mową pożegnalną. Wygłosił hipnotyzujące przemówienie. Spojrzałam na krisa, który prawie pękając z dumy, uśmiechnął się do mnie. O rany, któż mógłby przypuszczać? On jest znakomity, Kathy. Nie jesteś dumna, bo ja tak. Tak, tak, oczywiście byłam dumna, ale ciągle myślałam o tym, że Bart na podium nie jest tym samym Bartem, którego znaliśmy w domu. Być może czuje się już bezpiecznie, całkiem normalny. Tak mówili jego doktorzy. Według mnie. Było wiele drobnych oznak świadczących o tym, że Bart nie zmienił się tak bardzo jak sądzili lekarze. Tuż przed naszym odjazdem powiedział: Musisz być ze mną, mamo, kiedy będę już samodzielny. Ani słowa o Chrisie. To dla mnie ważne, żebyś tam była. Zawsze zmuszał się do wymówienia imienia Chrisa. Zaprosimy również Joriego z żoną i oczywiście Cindy. Skrzywił się, wymawiając jej imię, nie rozumiałam, jak można było nie lubić tej słodkiej i ślicznej dziewczyny, bo nasza adoptowana córka z pewnością taka była. Nie mogłabym jej kochać bardziej, gdyby była z mojego ciała i z krwi Christophera Dola. Od czasu, gdy, jako dwuletnie dziecko pojawiła się u nas, była naszym skarbem, jedynym dzieckiem, o którym mogliśmy powiedzieć, że naprawdę należy do nas obojga. Cindy miała teraz 16 lat i była o wiele bardziej zmysłowa niż ja w jej wieku, ale nie była tak doświadczona.